parafii Chrystusa Odkupiciela na Żabiance jest od 17 lat tradycja całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca. W tym roku tak Boża Opatrzność cudownie sprawiła, że ta adoracja przypadła na zakończenie rekolekcji wielkopostnych i zawsze w ten dzień adoracji wpisane jest też spotkanie z ludźmi chorymi. Msza święta dla chorych, z chorymi, w ich intencji. I w tym roku tak się pięknie złożyło, w roku jubileuszu fatimskiego nasza parafia ma możliwość adoracji Jezusa Eucharystycznego w monstrancji, która jest darem dla Sanktuarium Fatimskiego z okazji stulecia objawień fatimskich. Obecnie jest w kościele msza święta, po której będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i błogosławieństwo na wzór lurdzki, czyli kapłan z Najświętszym Sakramentem przejdzie między wiernymi, chorymi, starszymi, małosprawnymi, by pobłogosławić ich, by im umocnić, by dodać ich otuchy, by potwierdzić, że Pan Jezus jest z nimi w dźwiganiu ich czasem bardzo ciężkiego krzyża. Jeśli naszą wiernością odpowiemy na wierność Boga, jeżeli prawdziwie będziemy zachowywali Jego naukę, nie zaznamy śmierci na wieki, jak obiecuje Jezus, oraz już tu na ziemi będziemy otoczeni Jego opieką. Także w tak trudnych i bolesnych momentach próby, jakimi są cierpienie, choroba, niepełnosprawność. Prosimy Cię, Panie, abyś wszystkich chorych na wiedzie i umocnił świętym namaszczeniem. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś ich wyzwolił od zła wszelkiego. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkim chorym ulżył w cierpieniach. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkich wspomagał, szczególnie tych, którzy leczą i pielęgnują chorych. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie tym, na których w Twoje imię będziemy wkładali ręce. Wysłuchaj nas, Panie. Teraz modlitwa dziewczynna nad kolejem. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi, dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Boże, niech Twoi słudzy, którzy z wiarą przyjmują święte namaszczenie, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj prosimy Cię, błogosław każdemu i wszystkim nam.